Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj jadę i idę do pomidorów i tak się wybieram, ale co chwilę tutaj chodzą chmury. Teraz akurat nie wyszło słoneczko, ale przed chwileczką kropiło i tam idzie znowu taka ciemna chmura. No i tak się na razie wstrzymuję, ale jak ona przejdzie, to pojadę na pole. I tutaj powiem dzisiaj troszeczkę o spaleniu pomidorów. Jak uniknąć podstawowych błędów, które później niestety doprowadzają do tragedii w tych naszych jakże smacznych owocach. Cebulę wyplewiłam i chyba będę uciekała, bo zaczyna padać. Na szczęście większego deszczu nie było, przynajmniej na razie. Trochę pokropiło i poszło, ale teraz znowu zaczyna kropić. Chmury się zbierają, być może zaraz tutaj bardziej konkretnie popada, ale dzisiaj chciałam Wam powiedzieć trochę o spaleniu pomidorów, popaleniu pomidorów, bo temat jest dosyć gorący, dosyć pilący. No i pomidory, okazuje się, że ktoś by powiedział, że bardzo proste w uprawie, a jednak nie do końca są one proste. Trzeba się tutaj nieźle natrudzić, ja to też już wiem, zwłaszcza w tym roku. Pomidory tutaj dokarmiam, opryskałam je przedwczoraj drożdżami z cukrem i z miodem i one bardzo ładnie żyją, wiążą tutaj kwiatostany, wiążą grona owocujące, no i być może doczekam się tutaj z tych krzaków jakiegoś plonu. No one są tutaj cały czas narażone na kontakt z deszczem, bo tutaj dzień w dzień, jak nie codziennie, to co drugi dzień popaduje temperatura, ich tutaj też nie rozpieszcza. No a pomidor lubi ciepło i przede wszystkim nie lubi mokra na swoich liściach, a tego mu tutaj nie brakuje. Poza ciepłem, którego faktycznie tym pomidorkom brakuje. Tutaj mam samosiejki, 3. One się wysiały z tamtego roku, bo tutaj też były pomidory i gdzieś jakieś takie ogryzki, niedojadki, żeśmy wyrzucali na ogród i one tutaj wzeszły. Zostawię je, bo samosiejki są najsilniejszymi pomidorami, najwierniejszymi w plonowaniu i takimi najbardziej odpornymi na wszelkiego rodzaju choroby, co nie znaczy, że nie musimy o nie dbać, opryskiwać od zarazy czy chociażby dokarmiać. Koło domu też pomidory mi się powysiewały. Musiały nasionka gdzieś wylecieć, jak niosłam zlewki dla zwierząt. Tutaj na oborniku rośnie już taki dosyć duży. Bardzo ładnie wiążą mu się grona kwiatostanowe. Były 2. Były, bo któregoś dnia Ozi tutaj go staranował. Psy całą noc i rano biegają. No i tutaj jak coś jest niezabezpieczone, to zdepczą. Dynia też sama się wysiała. No i tutaj jest jeszcze jeden pomidor, który wzeszedł niedawno, jest jeszcze taki mały. Chyba będę musiała go tutaj też zabezpieczyć, żeby mi go psy nie zdeptały. A na ogrodzie koło domu pomidory, całkowite przeciwieństwo tego, co przed chwilą widzieliście na ogrodzie na polu. Były wysadzone w tym samym czasie, tylko że tamte stoją w wodzie, w bardzo mokrych warunkach. Te tutaj, tej wilgoci mają zdecydowanie mniej, bo tutaj jest całkiem inny już teren. Tutaj woda nie stała i tu są te wilki, które żeśmy z Edziem sadzili. One się bardzo ładnie poprzyjmowały i ukorzeniły się. Doniczki już poprzyrastały do ziemi, no i będę musiała je dzisiaj zaraz poprzesadzać, póki jeszcze mocno nie wrosły, bo jeżeli one wrosną bardzo mocno, to z kolei mi znowu odcierpią, albo nawet już będzie problem z ich przyjęciem się. Te tutaj też grona ładnie się wiążą, jedno, drugie, tutaj jest kolejne.
4 sztuki wysadziłam na kompoście, bo jak mi tam ta woda na polu szalała, te pomidory w doniczkach ginęły, to szukałam miejsca, gdzie je tutaj powysadzać, no żeby tych pomidorów trochę mieć. No i ponasadzałam, gdzie się tylko dało, w każdym kącie, nawet tutaj na kompoście. Ale za to, jakie one tutaj są grube, tutaj mają pokarmu pod dostatkiem, bo to jest czysty kompost i żadnego dokarmiania tutaj nie stosuję, poza tylko dokarmianiem takim dolistnym. Opryskałam je humusem, opryskałam je drożdżami i wystarczy. Ale tu, kurczę, widzę, że mi chyba ślimaki buszują po tym pomidorze. Nie chyba, a na pewno. To jest śluz po ślimakach. A to dziady jedne. Muszę popryskać pomidora kawą. Tu na daliach bardzo mi się, na georginiach, bardzo mi się kawa sprawdza, bo też zaczęły mi ślimory żreć te liście. No i właśnie opryskałam raz, drugi, trzeci kawą i przestały tam łazić po tych georginiach, więc muszę i to samo na pomidory zastosować. No i teraz pytanie, bo pewnie będziecie się pytać, jak łyżka taka solidna kawy rozpuszczalnej, tutaj już nie ma znaczenia gatunek tej kawy, zalać szklanką wrzątku, zaparzyć i opryskiwać bez rozcieńczenia. W szklarni też ziemia była tutaj bardzo dobrze przygotowana, no i krzaki są bujne, też ładnie się tutaj zawiązują grona, pięknie kwitną. No i jest tych kwiatów bardzo dużo. Kolor liści też jest ładny. A tutaj są te dwa krzaki, które były posadzone w pierwszej kolejności. One były wysiane w lutym. Bardzo wcześnie wysiałam sobie 12 nasionek po to, aby tam zrobić odcinek, powiedzieć coś o tych pomidorach, bo ogólnie to wysiewam pomidory dopiero w marcu, około Dnia Kobiet, około 20, i to jest w zupełności dość dla mnie, ale te tutaj były dużo wcześniej, no i zobaczcie, jakie one mają grona. Dwa już żeśmy zjedli z tych pomidorów i będę chciała pozyskać nasiona, bo bardzo mi się ta odmiana podoba. Miałam ją w tamtym roku. Nie wiem, co to jest za odmiana, bo dostałam te nasionka od kogoś i ona jest wierna w plonowaniu. Grona wiążą się bardzo ładnie. Owoc jest też dosyć duży i nie chorują. Po wysianiu, jak one mi już tutaj wzeszły, zaczęłam je pikować, wypikowałam je do takich dosyć dużych doniczek i te doniczki stały tutaj. Stały i takie już pomidory były dosyć spore. Mówię, przesadzę je gdzieś tutaj w szklarni czy gdzieś indziej. No ale ja za doniczkę, ta doniczka już była przyrośnięta do ziemi, no więc zostawiłam te pomidory, bo jakbym oderwała, tutaj było więcej tych krzaków i część doniczek właśnie oderwałam. Niestety te pomidory pochorowały. One już tak rosną, bo rosną, owoce dojrzewają, ale to nie jest to, jednak system korzeniowy został naruszony. No i te pomidory bardzo stanęły w rozwoju i zostały one w doniczkach i w tych doniczkach już zostaną. Ale teraz taka istotna rzecz, dokarmianie pomidorów, bo bardzo łatwo można pomidory spalić. Do popalenia pomidorów nie musi dojść po zastosowaniu środka, który nam te pomidory spali. Może dojść nawet przy dokarmianiu. W jaki sposób? No teraz mamy rok bardzo dziwny. U mnie akuratnie jest mokro, wilgotno. Tej wilgoci nie brakuje. Ale są regiony w kraju, gdzie jest sucho, nie pada. Mało tego, jest gorąco. I jeżeli dokarmiamy pomidora, stosujemy dokarmianie raz na tydzień, raz na półtora tygodnia, jeżeli jest stała wilgoć, bo padają deszcze, to wszystko jest ok, bo pomidor składniki pokarmowe pobiera korzeniami i je transportuje, ale do pobierania składników pokarmowych, takiego prawidłowego, jest potrzebna woda, jest stała wilgoć w glebie. Jeżeli tej wilgoci brakuje, pomidor odcina funkcję
I on tak jakby broni się przed tym upałem i nie pobiera pokarmu, bo nie jest w stanie. On wtedy broni się przed upałem i nie myśli o pożywieniu. Jeżeli ziemia jest sucha, podlewamy tylko punktowo pod krzak. Robimy to zazwyczaj rano albo wieczorem. Niby podlewamy tą roślinę obficie, ale zwróćcie uwagę, jak jest upał, podlejecie rano czy wieczorem, za godzinkę, dwie, zwłaszcza rano jak się podlewa, za godzinkę, dwie jest już ta ziemia sucha wokół tego pomidora i jak idziecie w południe bądź po południu, jest już całkowicie sucho. I w momencie, gdy ta ziemia już wokół tego pomidora jest sucha, on nie pobiera składników pokarmowych. Składniki pokarmowe nie są transportowane w roślinę, tylko zostają w tej glebie. One tam sobie spoczywają, one czekają na pobranie. I część składników, przez to, że nie ma wody, jest sucha ziemia, zostaje w tej ziemi. Za tydzień wchodzicie z kolejnym dokarmianiem, dajecie coś tym pomidorkom. Sytuacja się powtarza. Część pobiera, część zostaje. I w momencie, gdy spadnie deszcz, nawodni nam tą ziemię równomiernie, systematycznie i jest wilgoć utrzymywana 2-3 dni, pomidor tak jakby się otwiera. On żre. Nie je, tylko żre i pobiera te składniki cały czas. I to nie są składniki z jednego dokarmienia, ale skumulowane z kilku dokarmień. I później, mimo że jest na przykład chłodno, jest wilgoć, są niby zdrowe, mają piękne liście, a one klapają, są takie oklepnięte, robią się końcówki popalone, opadają kwiatuszki i często jest pytanie, co się stało? Wszystko jest, a pomidor ginie w oczach. Właśnie jest przekarmienie. On jest spalony nadmiarem składników pokarmowych. Także tutaj trzeba zwracać uwagę i to jest to, co ja tak często podkreślam. Dokarmiać go często, a po troszeczku, zwłaszcza jeżeli warunki pogodowe są takie, że jest susza, jest sucho. Nawet 2 razy, 3 razy w tygodniu, ale po troszeczkę. No i najlepsze podlewanie w takiej sytuacji jest wieczorem, bo wtedy ta roślina, powiedzmy od godziny 20 do 8 rano ma wilgoć, czyli ma 12 godzin wilgoci i sobie systematycznie te składniki pobiera, no i później już te 12 godzin się zamknie, ale 12 godzin pobiera. Sporo ludzi podlewa rośliny rano, to nie jest do końca dobre właśnie w upały. Jeżeli jest wilgoć taka systematyczna w glebie, bądź jest nawadnianie kropelkowe, no to jest inna para kaloszy, bo taki pomidor, on ma tą wilgoć cały czas i tutaj się nie musimy obawiać. I teraz też było sporo pytań, jak poznać, że pomidor jest głodny? Każda roślina wysyła nam sygnały, że coś jej jest. One mówić nie umieją, one mówić nie umią to, co ja podkreślam często w swoich filmach, ale one nam przekazują informacje, wysyłają nam sygnały, tak jakby mówią de facto do nas. I skąd wiedzieć, że pomidor w danym momencie jest głodny? Jeżeli robią mu się blade liście, jeżeli on robi się taki bledszy, to jest sygnał, że jest właśnie głodny, że coś się dzieje, coś mu brakuje. Jeżeli liście są takie intensywne, intensywna zieleń, bardzo ładnie wybarwione, składników pokarmowych ma dosyć i wtedy no, też trzeba uważać, żeby go znowu nie przekarmić. I tutaj powiem Wam, że bardzo dobrą alternatywą do karmiania pomidora w czasie suszy i upałów jest dokarmianie dolistne. Też to często powtarzam, że korzeń korzeniem, ale liście liściem. Rolnicy, którzy mają pola i uprawiają, zwłaszcza zboża, też dokarmiają rośliny do korzenia i do liścia. Są 3 etapy dokarmiania. Jest dokarmianie pod korzeń, stosuje się składniki pokarmowe przed siewem, wymieszowuje się je z glebą i wtedy sieje się ziarno. Drugie dokarmianie jest pogłówne, czyli jak już to zboże sobie wyrośnie, ono jest podrośnięte, wtedy się daje składniki pokarmowe w postaci nawozów, sypie się na ziemię, a
kolejne do karmiania i już są właśnie dolistne. Jest oprysk, stosowane są różnego rodzaju odżywki. Tak samo i pomidory. Jeżeli warunki są optymalnie dobre, jest w miarę chłodnawo, jest wilgoć, możemy je dokarmiać do korzenia, podlewając bądź stosując różnego rodzaju takie czy chleb, czy chociażby popiół, odkopywać troszkę ziemi, przysypywać to ziemią, ale jeżeli jest sucho, jeżeli jest upał, świetnie sprawdza się dokarmianie dolistne. Wtedy nie ma takiej obawy, że te rośliny popalimy, tylko że trzeba to wszystko robić też wieczorem, jak roślina jest wystygnięta, przede wszystkim jest już chłodniej, bo w trakcie dnia, w ciągu dnia możemy te liście popalić, bo one są rozpieczone. No i tutaj takich właśnie dokarmiań dolistnych w ciągu dnia się nie robi. Te tutaj są naprawdę piękne. Owoce są wielkości połowy dłoni i jest ich dużo. Grona wiążą się praktycznie co liść. Jest grono, liść, grono, liść, grono, liść, grono. Także krzak bogaty. Ja tutaj go pierwotnie puściłam na dwa pędy, ale on teraz wypuścił mi jeszcze trzy wilki. I widzę, że on jest w stanie wykarmić te wszystkie owoce, więc tych wilków nie usuwam. Jak poznać, że krzak jest w stanie wykarmić wszystkie grona i zostawić wilki, a jak nie jest w stanie ich wykarmić i wilki usuwać? Zawsze trzeba patrzeć na najwyższe grono, które się wiąże, czy kwiatuszki nie żółkną i nie opadają. Jeżeli są wilki wypuszczone, tak jak tutaj u mnie, i na górze te, tutaj w tym przypadku te, kwiaty kwitną, to trzeba obserwować, czy one nie żółkną u nasady i nie opadają. Znaczy, że krzak daje sobie radę, jest w stanie wykarmić i te wilki mogą iść. Ewentualnie nawet możemy puścić jeszcze kolejnego wilka. Ale jeżeli tutaj na szczycie będą kwiaty opadać, będą żółknąć, to znaczy, że on nie daje rady. Wtedy tutaj trzeba takie wilki skrócić im stożki wzrostu i poobrywać wszystkie boczne. Dokarmić już wtedy dolistnie, tak solidniej, i on sobie poradzi. Ja tutaj dzisiaj też go jeszcze opryskam. O, co jest? Chyba se za mocno napompowałam. Drożdżami, drożdże z cukrem i z miodem. Jest to raz, że dokarmienie, a dwa, chroni mi tutaj bardzo dobrze przed zarazą. I jak często stosuję taki oprysk? Ogólnie co 5 dni teraz, bo warunki są tutaj bardzo niekorzystne. Raz jest temperatura chłodna, że jest zimno, w nocy temperatura spada poniżej 10 stopni, w dzień też tych stopni nie jest za dużo, a drugiego dnia czy trzeciego już mamy 50 w słońcu, więc taki pomidor, no on dostaje szoku i pryskam je tak ogólnie co 5 dni, naprzemiennie. Tutaj drożdże z cukrem i z miodem. 3-4 ząbki czosnku zmiażdżyć, zalać rano litrem letniej wody i zostawić do wieczora. Wieczorem opryskiwać bez rozcieńczenia. A tutaj koło drzwi szklarni są te pomidory, które były wysiewane razem z tamtymi dwoma. I tutaj jest ich 5. Właśnie te doniczki wrosły bardzo mocno już w ziemię i chciałam je przestawić, bo 7 pomidorów na tak malutkiej przestrzeni nie może być. Zostawiłam 2, te wyrwałam i one bardzo odchorowały, przestały mi rosnąć, takie stoją, bo stoją. Ja już miałam je dawno wyrzucić, ale zawiązały kilka owoców. Te owoce dojrzewają, no i tak zostały tutaj. Teraz to wszystko sobie oberwę i już je wyrzucę, bo to nie ma sensu, żeby one tutaj stały. Korzeni kolejnych niby mi puściły, ale one cały czas tutaj chorują, cierpią. No i tu są jeszcze 4 sztuki w tunelu foliowym.
jak je wysadzałam, to one ledwo żyły, były tak przestane w tych doniczkach, bo czekaliśmy, żeby je wysadzić na pole, tam ciągle stała woda i tak no już w ostatniej chwili ja mówię, nie, robimy coś, albo wywalamy te pomidory, albo sadzimy je tutaj gdzieś po kątach. No i tak mama mówi, no co ty będziesz tutaj sadzić? Mówi, przecież to z tego nic nie będzie. A jednak zobaczcie, jakie pomidory. Pięknie wiążą też grona, są bardzo ładnie dokarmione. No ale też drożdże, cukier, miód, czosnek na przemian pryskałam, dokarmiałam do korzenia. No i widzicie, efekt jest. Na dzisiaj to tyle z mojego takiego zakątka małego raju. Życzę Wam udanych plonów, wytrwałości, zwłaszcza teraz w tym roku, bo jest bardzo ciężki, no i nie poddawania się, bo każdą roślinę, w zasadzie każdą roślinę w 90% idzie uratować. No są takie, których się już nie uratuje, ale trzeba cieszyć się chociaż nawet z tej jednej, dwóch, które da się uratować. I tego Wam życzę. Do następnego.